No i wydaje się, że przed Krzysztofem Mendlewskim stoi naprawdę poważne wyzwanie, dlatego że Achmed Katajew to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników amatorskich. Aż 24 rozegrane pojedynki amatorskie, z czego aż 22 wygrane. Oczywiście także już walki zawodowe, półprofesjonalne były, a więc bardzo, bardzo doświadczony zawodnik, a przy tym walczący bardzo niekonwencjonalnie. No, zobaczymy, czym zaskoczy, co przeciwstawi Krzysztof Mendlewski swojemu doświadczonemu i bardzo dobremu rywalowi. Na razie, jak widzimy, obaj zawodnicy sondują, rozpoznają możliwości drugiego. I wysokie kopnięcie w wykonaniu Katajewa. Nie trafiło czysto, gdzieś tam po plecach się ześlizgnęło. Wydaje się, że troszeczkę agresywniejszy był, jest Mendlewski. Natomiast proszę, poszedł po nogi, ale głowa jest chwycona w dosyć twardą gilotynę. No i wydaje się, że jest w poważnych opałach Krzysztof Mendlewski. No i niestety to jest trzecia walka zawodowa, trzecia zakończona w pierwszej rundzie. Widzieliśmy błyskawicznie, zabrał się do pracy Katajew. Ja tak jak powiedziałem, czuć było widać, że kiedy Mendlewski wszedł w nogi swojemu rywalowi, ten idealnie podpiął rękę. No i kiedy upadli, miał już tak naprawdę dopiętą tą gilotynę. Dziwię się, że właśnie w tym wypadku Mendlewski przewracał, no ale tak jak już powiedzieliśmy, no, Katajew jest tak doświadczonym zawodnikiem, stosujący dosyć szeroki wachlarz różnych technik, że tu dla mnie, no niestety, ale niespodzianki nie ma. Szkoda, szkoda. Krzysztof Mendlewski jest zawodnikiem reprezentującym murowaną Goślinę, no ale tak to jest po prostu, no nie zawsze się zwycięża. Kibice murowanej Gośliny, panie i panowie, sędzia Piotr Jarosz przerwał to starcie po minucie i pięciu sekundach. Starcie, myślę, które przez duszenie zwycięża Achmed Katajew! Ja oczywiście chciałbym zobaczyć ponownie na następnej gali Slugfest Katajewa. Sponsor tego pojedynku z przedsiębiorstwa z jakimś bardzo dobrym zawodnikiem. A jak wiadomo, Slugfest, jak wiemy, ma tych zawodników naprawdę wielu.